Do wybuchu doszło przed 9:00. W sklepie w tym czasie było mnóstwo ludzi. Nagle usłyszeli przeraźliwy huk. Okazało się, że na parkingu eksplodował jeden z samochodów. Siła eksplozji porozrzucała części luksusowego Mercedesa w promieniu kilkuset metrów. Wybuch zniszczył kilka aut stojących tuż obok. To cud, że nikomu nic się nie stało. Właściciel samochodu odniósł jedynie lekkie obrażenia. Udało nam się dowiedzieć, że najprawdopodobniej był to zamach na Mariana K., pseudonim Klepak, kiedyś współpracownika dziada, domniemanego szefa gangu wołomińskiego. Sylwetki polskich gangsterów. Bosowie Wołomina. Na początku lat 90. policja rozpracowująca grupy przestępcze podzieliła Warszawę na dwie strefy. Gangsterów rezydujących po lewej stronie Wisły nazwano pruszkowskimi, zaś tych po prawej stronie – wołomińskimi. Bez znaczenia, czy rzeczywiście wywodzili się z tych miejscowości. Prasa bardzo szybko podłapała temat, dodała od siebie słowo mafia i tak stworzono mit mafii pruszkowskiej i wołomińskiej. Szeroko pojęta grupa wołomińska różniła się jednak od swoich głównych konkurentów pod wieloma względami. Nie posiadała klarownej struktury, zarządu ani lidera mającego decydujące zdanie. Do worka o nazwie Wołomin wrzucono liczne grupy i podgrupy z Marek, Ząbek, Warszawskiej Pragi Północ i wreszcie z samego Wołomina. Ten materiał przybliży sylwetki największych bosów rezydujących na wschód od Wisły. Lutek i Klepak. Bosowie z Wołomina, którzy na równych prawach szefowali podległym sobie przestępcom. Tworzyli tandem, w którym się uzupełniali. Lutek, jako bardziej przedsiębiorczy, odpowiadał za działania logistyczne, zaś Klepak za rozwiązania siłowe. To oni, a nie słynny dziad, byli największymi szefami grup przestępczych na prawym brzegu Wisły. Pierwszy z nich, Marian Klepacki, pseudonim Klepak lub Maniek, to z zawodu tokarz, biznesmen z bogatą kryminalną przeszłością. Na rozprawach zachowywał się jednak nienagannie i ze spokojem. Kolegom zabronił odwiedzania go na sali sądowej. Kiedy wybuchła afera związana ze strajkiem restauratorów na warszawskiej Starówce, Klepak, podejrzewany o ściąganie haraczy, sam zgłosił się do dziennikarzy, aby dowieść swojej niewinności. Jak wielu gangsterów, zaczynał jako drobny złodziej, jednak największego majątku dorobił się na przemycie wielkich ilości spirytusu, papierosów, wymuszeniach i porwaniach dla okupu. W 1994 roku dopuścił się niechlubnego czynu. Porwał dla okupu syna własnemu koledze Czesławowi K., pseudonim Ceber. 22-letniego Darka wywieziono do domku letniskowego koło Radzymina i stamtąd zadzwoniono do Cebera z żądaniem 300 tysięcy dolarów okupu. Ceber, pewien, że syna porwali pruszkowscy, poprosił o pożyczkę innego wołomińskiego bossa, dziada. Ten odmówił. Udało mu się jednak uzbierać 100 tysięcy dolarów, dzięki którym chłopaka wypuszczono. Kiedy Ceber zorientował się, kto stoi za porwaniem, zagroził, że rozgłosi w środowisku, kto porwał mu dziecko. Próbowano go uciszyć, wysyłając sygnał ostrzegawczy, bombę odpaloną zdalnie, umieszczoną pod samochodem. Ceber nie przejął się tym ostrzeżeniem i zażądał zwrotu okupu, który wpłacił za syna. Wtedy 13 marca 1995 roku wybuchła druga bomba. Umieszczona przy drzwiach jego domu w podwarszawskich Markach zabiła na miejscu jego oraz innego słynnego przestępcę, Jerzego Maliszewskiego. Klepak prowadził również legalne interesy, lombard oraz kantor wymiany walut. W 1998 roku jeden z jego podopiecznych, Karol S., chcąc się uniezależnić od szefa i dać mu do zrozumienia, że jest gotowy do działania na własną rękę, przesłał mu ostrzeżenie w postaci bomby, która eksplodowała pod samochodem w centrum handlowym w Warszawie. Ludwik Adamski Lutek był właścicielem legalnie działającej pralni chemicznej. Przemycając spirytus i papierosy do spółki z Klepakiem, dorobił się potężnego majątku. Ocenia się, iż był posiadaczem kilkudziesięciu działek leżących wzdłuż trasy poznańskiej, zaś wyposażenie jego willi stojącej w Międzylesiu wyceniono na kilka milionów złotych.
W 1997 roku aresztowano go w sprawie zabójstwa rosyjskiego gangstera Andrzeja Isabajewa, pseudonim Malowany. Adamski jednak w krótkim czasie odzyskał wolność. Zasłynął akcją, w której z pilnowanego przez policję magazynu wyprowadził ponad 20 tysięcy litrów spirytusu Royal o wartości prawie 4 miliardów starych złotych. Lutek uważany był za człowieka spokojnego, przedsiębiorczego i charakternego. Gangstera w starym stylu. Wiosną 1999 roku Marian Klepacki i Ludwik Adamski zginęli zastrzeleni podczas krwawej masakry w warszawskiej restauracji Gamma. Do egzekucji doszło w biały dzień, kiedy to nieznani sprawcy wbiegli do lokalu, zabijając wołomińskich bossów oraz trzech pomniejszych gangsterów. Do dziś nikt nie odpowiedział za tą zbrodnię, choć powszechnie uważa się, iż przyczynił się do niej Karol S., były kompan szefów Wołomina, który zamierzał przejąć ich interesy. Latem 2002 roku w barze Okoń w Mikołajkach zastrzelono syna Klepaka, Jacka, który próbował przejąć interesy po śmierci ojca. Wiesław Niewiadomski, wariat. Starszy brat innego z bossów Wołomina, Henryka. Na co dzień mieszkał w miejscowości Zakręt. Jest to kolejny z gangsterów uważany za przywódcę grupy wołomińskiej. Jednak należy przypomnieć, że Wołomin nie posiadał klarownej struktury i jedynego szefa. Wariat, podobnie jak jego brat i inni bossowie działający na tym terenie, posiadał grupę, która czasem współpracowała z pozostałymi, a czasem z nimi konkurowała. Początki jego przestępczej kariery sięgają lat 70., kiedy to zajmował się kradzieżami kieszonkowymi i handlem walutą. W późniejszych latach zajmował się okradaniem fabrycznych magazynów, przede wszystkim ze srebra. Mniej więcej do połowy lat 90. obaj bracia, zarówno Wiesław jak i Henryk, znani byli jako dziady. Jednak kiedy pierwszemu z nich po latach emigracji udało się wrócić do ojczyzny, nadano nowe przezwisko. Kiedy Wiesław powrócił do Polski, bez zahamowań wziął się za odrabianie strat. Ataki bombowe na konkurentów, ostrzeliwanie z broni maszynowej, produkcja narkotyków na wielką skalę sprawiły, że nadano mu przydomek wariat. Podczas głośnego zamachu na słynnego Pershinga pod jego domem w Ożarowie Mazowieckim, Niewiadomski omyłkowo zaatakował jego kierowcę o pseudonimie Florek. Kierowca został ostrzelany z broni maszynowej oraz wrzucono granat do auta, w którym się schronił. Wariat był również twórcą największej w Europie wytwórni amfetaminy, która znajdowała się w domu jednorodzinnym w Woli Karczewskiej. Doskonałej jakości narkotyk w dużej mierze eksportowany był do Skandynawii. Jakość amfetaminy zapewniała wykształcona chemiczka zatrudniona przez gangsterów. Wytwórnia została rozbita przez policję 20 września 1995 roku. Jednak wariatowi udowodniono zaledwie udział w dostarczaniu półproduktów. Na życie starszego brata dziada przeprowadzono kilka zamachów. W piątek 6 lutego 1998 roku w godzinach wieczornych Niewiadomski został zastrzelony serią z broni automatycznej, kiedy wsiadał do swojego samochodu pod delikatesami na ulicy Płowieckiej w Warszawie. Z policyjnego dochodzenia wynikło, iż strzały oddano z jadącego samochodu, a samego wariata trafił rykoszet. W Chevrolecie należącym do Niewiadomskiego znaleziono amfetaminę oraz notes z nazwiskami ważnych osobistości. Jego pogrzeb odbył się 13 lutego 1998 roku na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział około 300 osób. Henryk Niewiadomski, pseudonim Dziad lub Garbus. Dowodził gangiem spod warszawskich Ząbek. Jako że stał się największym paserem w tej części Warszawy oraz zbił majątek na handlu spirytusem, od początku lat 90. nazywany był szefem grupy wołomińskiej. Wychował się na warszawskiej Pradze w ubogiej wielodzietnej rodzinie. Do pierwszych pieniędzy doszedł bardzo niewinnie, handlując węglem, a później gorącymi pyzami i flakami na bazarze Różyckiego.
Kiedy zbił pierwszy majątek, opuścił ubogą Pragę i przeprowadził się do Ząbek, gdzie otworzył swój kantor, lombard i zakład kamieniarski. Przedsiębiorczość, z której słynął, nie pozwalała mu jednak poprzestać na prowadzeniu drobnych interesów. Już od samego początku lat 90. na potężną skalę importował spirytus marki Royal, który następnie sprzedawał jako podrobioną wódkę. W czasie, gdy nie było jeszcze podziału na Pruszków i Wołomin, współpracował w tym procederze między innymi ze Słowikiem i Oczkiem, szczecińskim rezydentem Pruszkowa. Wspólną, głośną wpadkę panowie zaliczyli już w 1994 roku, kiedy to transport spirytusu jadący do podwarszawskiej dziupli Dziada został namierzony i zajęty przez policję. Utrata cennego towaru i wzajemne oskarżenia gangsterów stały się jedną z przyczyn konfliktu gangów z prawej i lewej strony Wisły, okrzykniętego wojną pruszkowsko-wołomińską. Dziad jako praski cwaniak, człowiek obrotny i przedsiębiorczy, a do tego pomocny i charakterny, szybko zorganizował wokół siebie grupę młodych ludzi, chętnie wykonujących jego polecenia. Jak sam przyznaje, na interesach związanych ze spirytusem zarobił około 4 milionów dolarów. Jednak najgłośniejszym przedsięwzięciem, w jakim brał udział, było przejęcie papieru rublowego jadącego z Niemiec przez Polskę. Cała transakcja od momentu zamówienia papieru do produkcji rosyjskiej waluty śledzona była przez zagraniczne służby oraz UOP. Nie powstrzymało to jednak przestępców. Dziad wraz z dwoma wspólnikami w tajemniczych okolicznościach przejął na terenie Polski 5 ton papieru, ośmieszając przy tym instytucje Urzędu Ochrony Państwa. Suma summarum, po rozmowach między innymi z generałem Rapackim, przestępcy zmuszeni byli do oddania większości łupu. Jednak część papieru, która została w rękach gangsterów, została wprowadzona do użytku przez Wiesława, brata dziada. Henryk Niewiadomski zmarł w radomskim więzieniu w 2007 roku w wieku 59 lat. Oficjalnym powodem zgonu był wylew, którego doznał w czasie zajęć świetlicowych. Jednak fakt, iż przymierzał się do wydania drugiej książki, w której to miały pojawić się nazwiska polityków i prokuratorów, może budzić różne domysły. W radomskim więzieniu odsiadywał wyroki za zlecenie napadu, podżeganie do zabójstwa konkurenta z grupy pruszkowskiej, Leszka D., pseudonim Wańka, oraz obrazę sądu. Nigdy nie udowodniono mu kierowania gangiem. Sąd nie był w stanie również znaleźć dowodów, że pseudonim Dziad należy właśnie do Henryka. Podczas rozprawy w Białymstoku uznano, że jest on jedynie nijakim lechoszestem z Ząbek. Niewiadomski jako wzorowy osadzony mógł opuścić więzienie wcześniej. Jednak na słowa swojego prawnika o przedterminowym zwolnieniu odpowiadał: żaden honor prosić o wypuszczenie. Odsiedzę. Pochowany został 7 listopada na cmentarzu Brudnowskim obok syna Pawła, pseudonim Mruwa, który zginął w porachunkach gangsterskich kilka miesięcy wcześniej. W majątku, jaki pozostawił, były między innymi hotel oraz posiadłości ziemskie. Henryk Niewiadomski napisał książkę Świat według Dziada, pseudonim Dziad, która ukazała się w 2002 roku. Powstał o nim również film dokumentalny pod tytułem Dziad domniemany w reżyserii Tomasza Ledgrena. Innymi znanymi gangsterami, którzy zostali wrzuceni przez policję do jednej szuflady pod nazwą Wołomin, byli również Andrzej C. Kikir, który posiadał własną grupę w podwarszawskich markach, specjalizującą się w wymuszeniach, uprowadzeniach dla okupu, kradzieżach samochodów, napadach na hurtownie i handlu narkotykami. Estymy dodawał mu 10-letni wyrok za brutalny napad na dwoje staruszków. Zginął na łóżku szpitalnym, zastrzelony przez gangstera, który w przebraniu księdza wszedł do szpitalnej sali i oddał w jego kierunku 6 strzałów z broni z tłumikiem. Czesław K. Ceber, niegdyś bliski przyjaciel dziada, wspólnie prowadzili interesy w Ząbkach. Zginął w marcu 1995 roku w zamachu bombowym pod willą w Markach razem ze swoim ochroniarzem Jerzym Maliszewskim, postacią barwniejszą od swojego szefa. Zawodowym włamywaczem, najbardziej poszukiwanym przestępcą w PRL. Janusz K., malarz, przyjaciel Klepaka, były cinkciarz.
był właścicielem dwóch kantorów. Działał również przy biznesie związanym ze spirytusem. Zginął zastrzelony z broni automatycznej w grudniu 1997 roku pod własnym domem w Międzylesiu.